witam. Na dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy sobie o wypoczynku i regeneracji, która jest równie ważna jak sam trening. Po co trenujemy, żeby się zmęczyć, a żeby ponowić nasz wysiłek, musimy odpocząć. To odbuduje nasz organizm po wysiłku i pozwoli nam jeszcze efektywniej go uprawiać, czyli z większym jakby z nadmiarem energii ruszymy do następnego boju. Odpoczynek, myślę, może można podzielić na czynny i bierny. Ja bym proponował odpoczynek szczególnie dla ludzi, którzy nie zajmują się sportem aktywnie na co dzień. Proponowałbym odpoczynek aktywny, który może się przejawiać poprzez spacer w lesie, poprzez spokojny bieg, trucht, także jak inne formy ruchu typu basen, wyjście na rower. Nie trzeba się zmęczyć, można w tym wysiłku troszeczkę odpocząć, wyciszyć się. I o takim odpoczynku właśnie mówię, żeby to było na łonie przyrody, żeby to miało sens taki głębszy, żeby przemyśleć sobie i zregenerować nie tylko ciało, ale i umysł. Natomiast jeżeli mówimy o sporcie profesjonalnym, czyli można nazwać profesjonalistami nawet amatorów, którzy codziennie trenują, też dają z siebie dużo i oni też powinni odpoczywać. Natomiast u nich ten odpoczynek powinien troszeczkę inaczej się zawierać, bowiem oni już z siebie dają dużo, dlatego mogą ten odpoczynek spędzić, odpoczywać w saunie, w zaciszu domu, regenerować się, poczytać książkę, tak jak to robią sportowcy, wyciszyć się troszeczkę, dać mięśniom czas na regenerację, odpoczynek. Najlepszą regeneracją dla mięśni jest sen. To wiedzą wszyscy, dlatego też i w życiu codziennym, jeżeli jesteśmy zmęczeni, wystarczy 15-minutowa nawet drzemka, aby odzyskać siły, zregenerować się i poczuć się lepiej na dalszy część dnia. Najłatwiej chyba jest odpocząć w taki sposób, że człowiek jak wraca zmęczony z pracy i coś zje, bo tak to zwykle wygląda, że wraca się, zjada się obiad i zaraz cała energia z człowieka ucieka po obiedzie. To najprościej jest po prostu położyć się i odpoczywać tak biernie, prawda? Natomiast ja z doświadczenia wiem, że taki odpoczynek niewiele daje i jest krótkotrwały. I zdecydowanie jakieś aktywne formy spędzania czasu są wiele skuteczniejsze, tym bardziej, że jeśli chodzi o pracę, tutaj nie tylko jest kwestia zmęczenia takiego fizycznego, ale też psychicznego i akurat odpoczynek taki stricte bierny tutaj niewiele pomaga, jeśli chodzi o, moim zdaniem przynajmniej, jeśli chodzi o zrelaksowanie się takie umysłowe. Czas regeneracji po wysiłkach są różne, w zależności od tego, jak ten wysiłek jest intensywny, jak długo on trwa. Tak samo i treningi. Jeżeli trening jest bardzo intensywny, potrzebujemy nawet 2-3 dni do odpoczynku po nim. Jeżeli trening jest bardzo lekki, jeżeli trwał ten wysiłek około godziny, wystarczy, że nawet już robiąc go rano, możemy już po południu wyjść na drugi trening, znowu się poruszać, bo jesteśmy odświeżeni. Nasze ciało nie zostało, homeostaza nie została zaburzona, także możemy dalej kontynuować wysiłek. Jeżeli chodzi o zawody, to po biegu maratońskim na przykład może nawet tydzień, 2 tygodnie trwać pełne dojście do siebie, nawet czasami dłużej, gdzie chęć do biegania także nie wraca. Są to duże zaburzenia gospodarki organizmu. Są też bardziej ekstremalne wysiłki jak Ironman i inne jeszcze wysiłki, ale o nich myślę nie ma sensu mówić. Wspomnijmy tylko, że po biegu półgodzinnym możemy spokojnie na drugi dzień wyjść i będziemy świeżutcy, i jeżeli on nie będzie oczywiście intensywny.